Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na filmik poświęcony tematyce wielkanocnej. Zrobimy szydełkowy stojaczek na jajko. Nie wiem, czy stojaczek to najlepsza nazwa, możemy też powiedzieć podstawka na jajko albo szydełkowy kieliszek na jajko. Do mnie najbardziej przemawia termin stojaczek. Wydziergany mieniącym się kordonkiem jest prawdziwą ozdobą stołu, no i ustawione w nim jajko prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Zapraszam serdecznie. Do wykonania stojaczka na jajko będziemy potrzebowali kordonek. Ja wykorzystam przepiękny kordonek metalizowany Maxi Metallic, teraz w kolorze żółtym ze złotą nitką. Link do kordonków podam Wam w opisie filmu. Przyda nam się również szydełko. U mnie to jest szydełko dosyć cienkie, 1,25 mm. No i oczywiście nożyczki. Dodam jeszcze, że nasza podstawka czy też stojaczek na jajko tutaj w najszerszej części ma około 11 cm. Zaczynamy od wykonania Magic Ring, czyli magicznego kółeczka. I następnie w to kółeczko musimy wykonać 6 par słupków. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka za pierwszy słupek, narzut, pod kółeczko przeciągam przez dwa, mam dwie pętelki na szydełku i przez obie pętelki. W ten sposób zebrałam dwa słupki jednym oczkiem. Trzy oczka przerwy, trzy oczka rozdzielające nasze pary słupków i ponownie narzut na szydełko. Wbijam się pod kółeczko przez dwie pętelki i pętelkę zostawiam. Mam teraz dwie pętelki na szydełku. Narzut, pod kółeczko, przez dwa. Mam trzy pętelki na szydełku i przez wszystkie trzy pętelki zbieram jednym oczkiem. Znowu trzy oczka łańcuszka przerwy i ponownie pod kółeczko. Zrobiłam narzut przez dwa, narzut przez dwa i przez wszystkie pętelki. Mam już trzy pary słupków, potrzebuję jeszcze trzech. I gotowe. Kończę okrążenie trzema oczkami łańcuszka. Następnie ciągnę za końcówkę od kółeczka magicznego i ściągam sobie środek. I następnie oczkiem ścisłym zamykam moje okrążenie. W ten sposób mamy już środek naszej podstawki, czy też stojaczka do jajeczka. Powiem Wam jeszcze, że oczywiście nasz stojaczek składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest ta pozioma, która wygląda troszkę jak serwetka i teraz właśnie ją robimy. Natomiast drugi etap naszej robótki, naszego stojaczka, to jest ta część pionowa, która składa się głównie z półsłupków i która będzie trzymać nasze jajeczko. A ta część pozioma w najszerszym miejscu ma około 11 cm. No i teraz mamy już sam środeczek naszej podstawki, naszego stojaczka. Przechodzimy do drugiego okrążenia. Przechodzę sobie oczkiem ścisłym pod łuk z trzech oczek łańcuszka. I następnie ponownie pod ten łuk wykonuję takie same pary słupków jak w pierwszym okrążeniu. Czyli dwa oczka za pierwszy słupek, narzut, pod łuk, przez dwa i przez dwa. Następnie trzy oczka łańcuszka przerwy, kolejna para słupków pod ten sam łuk. Raz, narzut, dwa i przez trzy.
Znowu 3 oczka łańcuszka przerwy. I kolejna para, następny łuk. Raz. Dwa. 3 oczka łańcuszka. I pod ten sam łuk. Raz. I dwa. Czyli teraz pod każdym łukiem z poprzedniego okrążenia znajdują się 2 pary słupków rozdzielone 3 oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I tak dalej. No i tak wygląda prawie skończone okrążenie. Kończę 3 oczkami łańcuszka i wbijam się oczkiem ścisłym tutaj w sam początek nad pierwszymi 2 słupkami. Teraz ponownie oczkiem ścisłym przechodzę sobie pod łuk i teraz pod każdy łuk z poprzedniego okrążenia wykonujemy 4 słupki. Czyli 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, pełen słupek, narzut i pod ten sam łuk. Drugi słupek, trzeci i czwarty. W ten sposób. Następnie przechodzimy pod następny łuk, bez wykonywania jakichkolwiek oczek rozdzielających. Od razu pierwszy słupek pod kolejny łuk. Drugi. Trzeci. I czwarty. I kolejny łuk. I tak wygląda to okrążenie. No i tak wygląda ukończone okrążenie. Zamykam oczkiem ścisłym, wbijam się tutaj w 3 oczko, które było 3 oczka pierwsze, były za pierwszy słupek. Gotowe. Teraz oczkami ścisłymi przechodzę sobie kawałeczek do przodu. To znaczy mijam drugi słupek i następnie wbijam się pomiędzy drugi a trzeci słupek oczkiem ścisłym. Tak, czyli pod tym łukiem były 4 słupki i teraz ja jestem za drugim słupkiem. Wykonuję 3 oczka łańcuszka za słupek. Następnie 2 słupki, 2 oczka rozdzielające. I teraz słupek za kolejnymi 2 słupkami. Czyli mijam jeden słupek, omijam drugi słupek i za tym drugim słupkiem wbijam się i wyrabiam słupek. Następnie 2 oczka łańcuszka i ponownie omijam 2 słupki i wbijam się za drugim słupkiem, wykonując słupek. Czyli nasze okrążenie teraz będzie się składało z takich krateczek. 2 oczka łańcuszka, omijam kolejne 2 słupki, wbijam się pomiędzy, za drugim słupkiem i wyrabiam słupek. 2 oczka, omijam 2 słupki i słupek. Gotowe. Oczko ścisłe, zamykam okrążenie i kolejnym oczkiem ścisłym przechodzę sobie pod łuk z 2 oczek łańcuszka. W ten sposób. I teraz w tym okrążeniu pod każdy łuk z 2 oczek łańcuszka będziemy wyrabiać 3 słupki. Czyli 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi słupek pod ten sam łuk i trzeci słupek pod ten sam łuk. I od razu przechodzę pod kolejny łuk i 3 słupki kolejno. I następny łuk i kolejne 3 słupki. I tak wygląda to okrążenie. Tak w tej chwili wygląda spód naszego stojaczka pod jajko. A kończę okrążenie, czyli wbijam się oczkiem ścisłym tutaj w sam początek. I następnie przechodzę sobie oczkami ścisłymi za trzeci słupek. To znaczy pod każdy łuk wbijaliśmy 3 słupki. I teraz potrzebuję znaleźć się tutaj za trzecim słupkiem. Tak więc przechodzę sobie
dwa i trzecie oczko ścisłe i jestem za trzecim słupkiem. I teraz będziemy robić same łuki złożone z czterech oczek łańcuszka. Tylko na samym początku zrobimy tych oczek 5, ponieważ będziemy łapać sobie półsłupkami tutaj co 3 słupki z poprzedniego okrążenia. W związku z czym ja tutaj nie zaczynam od półsłupka, tylko normalnie przeszłam oczkiem ścisłym, a więc zrobię o jedno oczko więcej w naszym łuku. Czyli na początek robię 5 oczek łańcuszka, 5 oczek i półsłupek. Omijam 3 słupki, które były pod tym łukiem i za tymi 3 słupkami wykonuję półsłupek i mam łuk. 4 oczka już teraz, omijam 3 słupki, półsłupek. 4 oczka, omijam 3 słupki, robię półsłupek. No i tak wygląda to okrążenie. Kończymy okrążenie z łuków, wbijając się tutaj w pierwsze oczko łańcuszka. Gotowe. Teraz pora przejść sobie znowu oczkiem ścisłym pod łuk. I teraz będziemy wykonywać pęczki słupków po 4 pod każdy łuk i rozdzielać je 4 oczkami łańcuszka. A więc na początku 2 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, narzut i pod ten sam łuk. Przez 2 pętelki i zostawiam sobie 2 pętelki na szydełku, narzut, przez 2 pętelki mam już 3 pętelki na szydełku, narzut, znowu przez 2 mam 4 pętelki na szydełku i przez wszystkie przeciągam nitkę, czyli 4 słupki ściągam sobie jednym oczkiem. Teraz wykonuję 4 oczka rozdzielające, czyli taki łuk między tymi naszymi pęczkami. I ponownie kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Robię narzut, pod łuk, przez 2. Narzut, pod łuk, przez 2. Narzut, pod łuk i przez 2. Narzut, pod łuk i przez 2. Mam teraz w sumie 5 pętelek na szydełku, bo jedno tutaj mi idzie od łańcuszka, no i 4 pętelki od słupków. Wszystko ściągam sobie jednym oczkiem. No i tak będzie wyglądało to nasze okrążenie. 4 oczka łańcuszka rozdzielające i ponownie 4 słupki pod kolejny łuk. No i tak teraz wygląda nasza podstawka, nasz stojaczek pod jajeczko. Skończymy okrążenie 4 oczkami łańcuszka i oczkiem ścisłym zamykam. I teraz przechodzę kolejnymi oczkami ścisłymi pod sam środek łuku, na sam środek łuku. Czyli wbijam się tutaj drugim oczkiem ścisłym i jestem na środku łuku. I teraz to okrążenie, które będziemy robić, będzie się składało znowu z samych łuków, które będą znowu złożone z 6 oczek łańcuszka. Na początek zrobimy ich 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I pół słupek pod kolejny łuk. I teraz już po 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i pół słupek pod łuk. Kończę okrążenie wbijając się w pierwsze oczko i zamykam oczkiem ścisłym. No i w ten sposób dotarliśmy do ostatniego okrążenia. Znowu oczkami ścisłymi musimy przejść na środek łuku. Więc najpierw wbijam się pod łuk, a potem już w oczka. Dobrze, przeszłam oczkami ścisłymi na środek łuku. I teraz będziemy tutaj w tym ostatnim okrążeniu robić takie różki, które będą rozdzielone 2 łukami. Łukami
złożonymi z 6 oczek łańcuszka. Zaczniemy sobie więc od jednego łuku, potem skończymy też łukiem. 6 oczek łańcuszka, pół słupek pod następny łuk i teraz pod kolejny łuk robimy 5 słupków od razu na rzut i wbijam się pod następny łuk. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Mam 5 słupków. Teraz pora na pikotkę z 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj z przodu pod 2 nitki. Przeciągam, zaciskam. I kolejnych 5 słupków pod ten sam łuk. Czyli z drugiej strony pikotki. 2, 3, 4 i 5. I teraz pod kolejny łuk pół słupek. No i powstał mi taki różek. Teraz pora na 2 łuki złożone z 6 oczek łańcuszka. Jestem tutaj. Na szczycie łuku z poprzedniego okrążenia robię 6 oczek łańcuszka i łapię półsłupkiem za środek kolejnego łuku. W ten sposób. Znowu 6 oczek łańcuszka i pod kolejny łuk. No i teraz powtarzamy, bo znowu będziemy wyrabiać ten nasz różek. A więc pod kolejny łuk robię 5 słupków. No a tak wygląda skończona pierwsza część naszego stojaczka pod jajeczko, czyli ta pozioma, płaska. Abstrahując już od tego, co dziergamy, spójrzcie, jak piękny jest ten element i jak ładnie wyglądałaby na przykład serweta z takich elementów połączonych ze sobą razem. Prawda, że coś pięknego? Pomysł na przyszłość do wykorzystania. No dobrze, a teraz pomyślmy o naszym stojaczku na jajeczko. A więc teraz pora na tą część pionową, w którą będziemy wkładać jajko. Teraz musimy skupić się na trzecim okrążeniu w naszym elemencie, czyli tutaj mamy trzecie okrążenie złożone ze słupków. Pod każdy łuk z drugiego okrążenia wbijaliśmy się 4 słupkami i teraz tylko te słupki będą nas interesować. Składamy sobie serwetkę, nie serwetkę, tylko tą naszą podstawkę w ten sposób. Widzę teraz jakby szczyty naszych słupków z trzeciego okrążenia. Wbijam się pomiędzy te słupki, przeciągam nitkę i wyrabiam 3 oczka za pierwszy słupek, ponieważ pierwsze okrążenie będziemy wykonywać teraz słupkami. I teraz wbijam się słupkami pomiędzy każdy kolejny słupek z trzeciego okrążenia. Tylko te słupki biorę pod uwagę, nie patrzę na słupki z czwartego okrążenia, tylko na te z trzeciego. A więc omijam kolejny słupek i wbijam się jeszcze raz. Za kolejny. Nie robię żadnych oczek rozdzielających, same słupki. W ten sposób. Przesuwam troszkę moje zgięcie serwetki, nie serwetki, tylko podstawki, czy też stojaczka, elementu i za kolejny słupek. I ponownie.
I tak, moi drodzy, objeżdżam całe trzecie okrążenie z naszego elementu. Zamknęłam moje okrążenie oczkiem ścisłym, no i spójrzcie, widać już brzeg tej części pionowej naszego stojaczka. No i teraz zmieniam kierunek mojej robótki, to znaczy odwracam się w ten sposób i będę robić w górę półsłupkami ten nasz stojaczek od zewnątrz. Można też dziergać od wewnątrz, jeżeli wolicie, tylko już potem nie zmieniajcie kierunku robótki. Trzymajmy się jednego sposobu dziergania, albo od zewnątrz, albo od wewnątrz. A ja to robię od zewnątrz i teraz po prostu, moi drodzy, kolejne okrążenia wykonujemy półsłupkami. Ja na początek robię dwa oczka łańcuszka i w każde kolejne oczko wbijam się półsłupkiem. A to jest dosyć czasochłonne, bo robótki przybywa nam bardzo wolno. Nie powiem Wam, ile rzędów robię półsłupków, ile okrążeń, tylko powiem Wam, że robię to na wysokość mniej więcej 2 cm, tak wystarczy, żeby utrzymać jajko. No i robię to półsłupkami, a nie słupkami, tak aby ta część pionowa była sztywniejsza i bardziej stabilnie to jajko trzymała. Tak więc teraz półsłupek za półsłupkiem i wrócę do Was, gdy będę na wysokości mniej więcej 2 cm. I tak to wygląda. Mamy zrobionych mniej więcej 2 cm wzwyż tych naszych rzędów półsłupków. No i teraz pora na wykończenie takimi ząbkami, różkami naszego brzegu. Podobne wykończenie, jak jest na brzegach elementu. A więc robimy teraz łuki złożone z 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Na początku można zrobić sobie 6 oczek. I teraz wkłuwam się w czwarty półsłupek, czyli odliczam sobie. Nie liczę tego, z którego wychodzi mój łuk, tylko następny. 1, 2, 3 i w czwarty półsłupek wykonuję półsłupek. W ten sposób. 5 oczek łańcuszka. Oj. 5 oczek łańcuszka i ponownie. Raz, 2, 3. W czwarte oczko półsłupek. 5 oczek. I w czwarte oczko półsłupek. No i tak naokoło. No i kiedy już na brzegu mamy zrobione łuczki, a przechodzimy sobie oczkiem ścisłym na szczyt pierwszego łuku. Wbijam się w kolejne oczka, wykonuję oczka ścisłe. Jestem na szczycie. No i teraz przypominamy sobie, tak jak robiliśmy tutaj różki, robimy dokładnie tak samo. Czyli jestem na górze w pierwszym łuku i teraz będę wykonywała 5 słupków pod kolejny łuk. 5 słupków pod kolejny łuk. 1, 2, 3, 4 i 5. Teraz pora na pikotkę z 5 oczek łańcuszka. I ponownie 5 słupków pod ten sam łuk.
i piąty. No i teraz łapię półsłupkiem pod kolejny łuk. Mamy pierwszy różek zrobiony. No i teraz od razu przechodzę pod następny łuk i powtarzam, czyli znowu 5 słupków, pikotka z 5 oczek łańcuszka i 5 słupków. I tak naokoło. No i tak wygląda skończony już i zrobiony stojaczek na nasze jajeczko. Cały się mieni. Do środka oczywiście wkładamy jajko albo pisankę. Delikatnie tutaj naciągamy. Jak widzicie, tutaj nam się bardzo ładnie ten brzeg trzyma i jajko otacza. Dobrze byłoby tą część poziomą przynajmniej nieco usztywnić. Wtedy ładniej nam będzie to jajeczko stało. W ten sposób. Myślę, że takie stojaczki na jajka na stole będą się pięknie prezentowały, a zwłaszcza jeżeli zrobimy z takiego pięknego, mieniącego się kordonka. A moi drodzy, chciałabym Was na koniec zaprosić jeszcze serdecznie do Passard.pl. Super miejsce z ogromną ilością i wielkim wyborem włóczek, pięknych włóczek i nie tylko. No i oczywiście zapraszam też na mój blog crochet.pl. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli Was choć w pewnym stopniu zainspirował, to poproszę o kciuk w górę. No i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.